Bitwa Warszawska, stoczona w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wimy węzły, koledzy do broni! Decydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Przyczyną owej bitwy była ofensywa Armii Czerwonej na Warszawie. To jest wojna, wojna o wolność, wojna. Dzięki manewrowi Wojska Polskiego przeprowadzonemu 16 sierpnia 1920 roku z nadrzeki Bieć oraz okolic Warszawy rozbito przeważające siły nieprzyjaciela. Kiedyś bronili tej ziemi, bądźcie pewni. Innymi dowódcami polskiej armii byli wówczas Józef Piłsudski, Tadeusz Rozwadowski oraz Józef Haller. Natomiast Armii Czerwonej Michał Tuchaczewski, Gaja Dmitrijewicz Gaj i Aleksander Szczuba. Zginęły za kraj, żyjemy w pogoni prozaicznych spraw.